Niebezpieczne związki to film z 1988 roku w reżyserii Stevena Frearsa. Jest to najlepszy film kostiumowy obok Amadeusza z lat 80. A to już naprawdę bardzo dużo mówi o tym filmie, skoro umieszczam go na równi z arcydziełem Formana. Jak najbardziej ten film na to zasługuje, bo wszystko jest tutaj praktycznie perfekcyjne. I to jest bez wątpienia film, który wielu może uważać za arcydzieło lub za film bliski arcydzieła. Zacznę od reżysera, bo niebanalne filmy trzeba rozłożyć na kilka stopni i w kilku elementach. Więc reżyser Stephen Frears to dla mnie jeden z najlepszych współczesnych brytyjskich reżyserów. A tradycja w brytyjskim kinie, jak wiadomo, tajemniczonym nie jest krótka. Można by było chociaż wspomnieć Mike'a Lee, Sama Mendesa i naprawdę wielu, wielu innych. Też na przykład takiego reżysera jak Alfred Hitchcock. Nazwisko mówi samo przez siebie. Facet zwykle reżyseruje co najmniej dobre filmy. Miewał tam jedną czy dwie wpadki, które zdążyłem do tej pory obejrzeć. Ale tak jak wspomniałem podczas ostatniego omówienia ciekawego przypadku Benjamina Batona Finchera, stosunkowo niewielu jest reżyserów, którzy wpadek nie mają. Trzeba powiedzieć, że wielkość to zawsze jest wielkość. I nawet wielkiemu reżyserowi może się raz czy dwa, a nawet trzy zdarzyć jakaś wpadka. Frears doskonale czuje film kostiumowy. I to widać od pierwszego momentu, od pierwszego ujęcia, od pierwszego kadru tego filmu. Ten film jest tak jakby dziełem sztuki, takim malarskim dziełem sztuki. Przywodzi mi na myśl też filmy Petera Weira, które też właśnie potrafi ma renomę człowieka malującego kinem. A nie każdy reżyser może nosić takie miano. I to naprawdę już jest bardzo duże wyróżnienie. Ten film jest na podstawie powieści De La Closa o tym samym tytule. Tą powieść akurat udało mi się przeczytać, także co nieco mogę o niej powiedzieć w paru zdaniach. Bardzo dobrze się ją czytało. Jak ostatnimi laty praktycznie nic nie czytam, tak wtedy jak trafiła do mnie ta książka, to od razu kilka pierwszych kartek mnie zaintrygowało. Czytając książkę, na której podstawie powstał ten film, ja znałem ten film, więc też miałem jednak trochę łatwiejszy odbiór. Ale narracja, która jest wprowadzona w niej, kupiła mnie od razu. Gdyż no nie widziałem powieści, która byłaby prowadzona w taki sposób. Narracja w niej. Autor tej szedł nam w formie listów, które zostały wymieniane między bohaterami powieści. To się naprawdę niesamowicie czyta. I przez to nie każdy, moim zdaniem, reżyser z tej wyższej półki mógłby sobie tak dobrze poradzić z tą powieścią, jak to zrobił Frears. Ale jednak, tak jak już powiedziałem, Frears to malarz. Ja jeszcze tutaj miał fantastyczny scenariusz Christophera Hamptona, który jest, nie wiem czy obok ról aktorskich tego filmu, jego największą zaletą. Chyba tak. Nawet chyba większą w samej reżyserii Frearsa, coś się wydaje kosmosem nieosiągalnym, ale chyba tak jest. Więc książka naprawdę dobra, jeśli nawet nie bardzo dobra. Ale film chyba paradoksalnie moim zdaniem jeszcze lepszy. Historia i postaci. Rzecz dzieje się w XVIII-wiecznej Francji. Główną jakby postacią, od której wychodzi cała oś historii i powieści, jest markiza de Mertel, która zatrudnia swojego byłego kochanka, de Valmonta, aby ten zemścił się na jej byłym mężu przez to, że uwiedzie tego jej byłego męża przyszłą żonę, Cecilię de Volanges. Valmont, znany z tego, że jest kobieciarzem, oczywiście podejmuje się tego wyzwania. W międzyczasie stara się też uwieść Madame de Tourvel, pobożną mężatkę. Za punkt honoru stawia sobie ten właśnie cel, żeby pokazać markizie, żeby jej udowodnić, że dalej może zdobyć każdą kobietę. Przy czym markiza tego tak nie widzi i sądzi, że nie da on rady tego zrobić. Więc dochodzi do tak jakby zakładu, ale to nie takiego klasycznego zakładu.
do umowy, to jest lepsze słowo, że jeśli Valmontowi uda się uwieść de Tourvel, wtedy Markiza ostatni raz się mu odda. Że brzmi to jak romans i materiał na melodramat, no bo tak, powieść de Lactosa jest melodramatem. I być może kogoś to już na wstępie odrzuci, ale ten film pod względem, jakie są tutaj interakcje pomiędzy postaciami, to jest melodramatyczna, czy nie wiem, jakby to określić, romansowa gra o tron. Po prostu. To jest gra o tron. Tylko polega na tym, żeby w sobie rozkochiwać i porzucać ludzi. Żeby się nimi bawić. Bawić się nimi, ich uczuciami. Pod tym względem jest to rozwalające czaszkę dzieło. Druga rzecz, aktorstwo. Nie wiem, no w swoim życiu naprawdę już sporo filmów widziałem, ale ten film trafia do mojej czołówki. Nie powiem, nie jest ona krótka, ale jednak czołówki filmów, gdzie ilość ról, co najmniej bardzo dobrych, robi naprawdę wrażenie. A dwie są wybitne, moim zdaniem, absolutnie jakieś kosmiczne. Może zacznę od tych bardzo dobrych. Michelle Pfeiffer jako Madame Marie de Tourvel potwierdza tylko to, co już trochę mówię tej aktorce w związku z jej rolą w Człowieku z blizną. Kilka lat po tym filmie gangsterskim, rola bardzo inna niż ta z filmu De Palmy, no ale to jest klasa po prostu. Tylko można bić oklaski. To samo zresztą jest w przypadku Umy Thurman, która wciela się tutaj w Cécile de Volanges. Też wyborna. Aż powiem szczerze, że ona w tej roli mi się bardziej podoba niż w swoich innych ikonicznych rolach z filmów Tarantino. Czyli z filmów Pulp Fiction i dwóch części Kill Billa. Nie wiem, jakoś tutaj w tym filmie Frearsa bardziej do mnie trafia. Pomimo, że tamte mają większy fame wokół siebie, zdecydowanie większy fame niż ta jej rola i film. No i teraz role wybitne, wylatujące poza, już nie wiem jak to określić, kosmos, poza orbitę ziemską. John Malkovich jako wicehrabia Valmont. Ja tego nie powiedziałem przy Conner Los Skazańców, ale dla mnie John Malkovich to aktor nie gorszy niż Gary Oldman, Tom Hanks, nie wiem, muszę było tutaj wymieniać, Nicolas Cage właśnie, który razem z nim grał w Locie Skazańców. No świetny aktor, świetny. Jeremy Irons, ten rodzaj klasy aktorskiej. Ale jeśli miałbym wybierać najlepszą rolę Johna Malkovicha w jego karierze, to byłaby właśnie ta. No tu osiąga jakieś absolutne szczyty. No to jest, powiem nawet tak, Daniel Day-Lewis byłby zadowolony z takiej swojej roli. Także no, to chyba powinno zamknąć temat występu Johna Malkovicha. No i na końcu, last but not least, Glenn Close jako Markiza de Mortel. Nie wiem, dla mnie wciąż pozostaje zagadką, jak ta aktorka nie zdobyła pewnej pozłacanej statuetki. Wiem, nie wymawiam tej nazwy, już to mówiłem kiedyś, że nie zamierzam tej nagrodzie poświęcać zbyt wiele czasu. Powiedziałbym nawet, że aktorka, która jest na równi z najbardziej renomowaną obecnie aktorką współczesnej historii aktorskiej, czyli Meryl Streep, Glenn Close, powiedziałbym, że to jest ta liga. Postawiłbym Glenn Close i Meryl Streep w jednej najgenialniejszej półce aktorek współczesnych. One już są po 70 obydwie i to chyba parę ładnych lat, ale to nie zmienia faktu, że wśród żyjących i jeszcze pracujących aktorek to są dwie największe mistrzynie. Wszystkie tam, powiedzmy, Natalie Portman, Charlize Theron, Judy Foster też są wielkie, ale pół półki niżej od tych dwóch gigantek. Taka moja ocena. I w tym filmie Glenn Close potwierdza, że jest po prostu wybitna. I że filmów, w których ona nie gra co najmniej dobrze, chyba nie ma w ogóle. No bo ja sobie nie przypominam filmu, w którym ona by zagrała słabą rolę. Film mógł być słaby, ale rola Glenn zawsze była co najmniej dobra. To jeśli chodzi o aktorstwo samo sobie, a teraz ogólnie jeszcze
A propos występów aktorskich w tym filmie, to jest jedna rola. Dla mnie, kiedy zobaczyłem ten film pierwszy raz, czy jeden z pierwszych razy, była taka nieoczywista. Tak sobie myślałem, co się kurde dzieje? What the fuck po prostu? W tym filmie ważną, bo naprawdę Kawaler Danceny to jest jedna z najważniejszych postaci powieści i filmu, a gra ją tutaj tadam, Keanu Reeves. No to ten facet jest niesamowity. Po prostu nie wiem, jak można określić to, że Frears go obsadził i Keanu ma kolejny film, absolutnie wybitny. Przez wielu ludzi może uważany być za arcydzieło i moim zdaniem dużo się oni nie mylą. I Keanu w nim gra. A to już jest, tak jak już przed chwilą powiedziałem, kolejny taki film. Tylko trochę wymienię. Matrix, Speed, Moje własne Idaho, czy John Wick. 4 części Johna Wicka. To jest dorobek bardzo, bardzo skrócony. Co najmniej wielkich filmów, w których brał udział Keanu Reeves. Można powiedzieć, że sam jako aktor ma pewne braki, których na pewno już nigdy nie przeskoczy. W sensie czysto technicznym, warsztatowym. Ale no, gościu ma niesamowity talent do występowania w ikonicznych filmach dla danego gatunku. No, w czepku urodzony gościu. Także to odnośnie już skompletowanego wątku aktorskiego i obsady jako ogółu. No i jeszcze trochę wrócę do tej miłosnej gry o tron. Ten element właśnie tego filmu sprawia, że ogląda się go kapitalnie do dzisiaj. I to jest też cecha arcydzieł wybitnych. Takich właśnie jak ten film. Włącza się je po 30, 40, 50 latach po premierze, a no nie dość, że nadal się je świetnie ogląda, to wydaje się, że z każdym kolejnym seansem są jeszcze lepsze w odbiorze. Niebezpieczne związki jest właśnie dla mnie takim filmem. Te potyczki słowne między postaciami i mimika tychże postaci w tych konwersacjach między sobą, to jest coś, co później widzieliśmy właśnie w Grze o Tron. Jeśli ktoś by stwierdził, że Niebezpieczne związki z 1988 roku to jest Gra o Tron przed Grą o Tron, to moim zdaniem ma absolutnie rację. No, dzisiaj się prawie że nie robi takich filmów jak właśnie ten. Ja w każdym razie sobie bardzo mało takich przypominam, gdzie od dialogów zależało praktycznie wszystko. I jak byłyby nakreślone relacje między postaciami, jak świetnie nakreślone, czapki z głów. Dla mnie jest to arcydzieło filmu kostiumowego, tak jak już to powiedziałem na początku. I Amadeusz ma w nim niezmiennie konkurencję do miana tego najlepszego. Co najmniej z lat 80., a jeśli nie w ogóle w historii filmu kostiumowego. Oczywiście są też tutaj świetne sceny. Każda praktycznie scena, gdzie mamy jakieś gierki. Znaczy tu gierko jest cała historia, ale takie pojedyncze linijki dialogu między postaciami, szczególnie między Valmontem a Demertel, to są perełki. Można byłoby przytoczyć każdą scenę z tą dwójką i pokazywać, jak się powinno robić sceny nieoczywiste, tak działające, tak emocjonujące widza, że można tylko pochłaniać obraz i słuchać wbijanie piłeczki między postaciami. W dwóch, trzech, czterozdaniowych kwestiach. Mistrzostwo. Jednak najbardziej taką wizualnie najmocniejszą sceną jest ta scena praktycznie końcowa, kiedy Markiza udaje się do opery bodajże i wszyscy już wiedzą, że spisek został odkryty i że ona była cały czas, że to ona była głównym demiurgiem w intrygach miłosnych, które doprowadziły do nieszczęścia. I tą scenę postaram się tutaj zaprezentować. Ale tak jak mówię, mogłaby być to jakakolwiek scena z reszty filmu. Dobrze, tyle. Jeśli chodzi o to arcydzieło, tego typu arcydzieł filmowych nie ma zbyt wiele. Także szanujmy arcydzieła i cieszmy się nimi. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.